Przy wsparciu środków unijnych zrewitalizowano dużą część Starego Miasta. To wszystko dzięki regionalnemu programowi operacyjnemu, którego przedstawiciele odwiedzili Police. W czwartek, 22 maja, przedstawiciele władz gminy prezentowali obiekty zrewitalizowane po części ze środków regionalnego programu operacyjnego. W czasie objazdowej wizyty odwiedzono Park Staromiejski. Jego przebudowę rozpoczęto w maju 2012 roku i zakończono po roku. Kolejnym miejscem był plac przy ulicy Rycerskiej. Wiele się tu zmieniło, jednak zamysłem przebudowy było zachowanie charakteru tego miejsca. Między innymi dlatego pozostawiono fontannę Sedinę, to rozpoznawalny punkt na mapie Polic. Tego dnia odwiedzono także przystań żeglarską. Od momentu przebudowy to miejsce już nie straszy dziką, zaniedbaną zielenią. Zabudowano nabrzeża i wiaty rekreacyjne oraz zagospodarowano teren. Po części objazdowej w terenie uczestnicy wzięli udział w konferencji prasowej, na której pokrótce przedstawiono każdą inwestycję. Tych kilka inwestycji pochłonęło ponad 13 milionów złotych. Do nich należy jeszcze doliczyć zrewitalizowane budynki komunalne i wiadukt przy ulicy Piotra i Pawła. To są inwestycje zrealizowane bardzo dobrze, prawidłowo, rozliczone, skontrolowane przez nas, przez Urząd Marszałkowski. Dobrze jest czasem opuścić mury urzędu, zobaczyć, jak te pieniądze, które w 2007 roku przyznała województwu zachodniopomorskiemu Komisja Europejska, działają, jak te pieniądze wpływają na zmianę miasta, na polepszenie warunków życia mieszkańców Polic. Zrealizowane zadania każdy mieszkaniec może obejrzeć i ocenić. Te kosztowne przedsięwzięcia w połowie finansowała gmina. Dzięki nim Stare Miasto zmieniło oblicze. Teraz prezentuje się lepiej i nowocześniej.